Zapraszam Was na odcinek drogi Andrzeja Cebuli, Polaka, 18-latka, który w młodym wieku wraz z rodziną wyjechał do Kanady i tam zakochał się w hokeju i postanowił zostać hokeistą. I Czy będziemy mieli kolejnego Polaka w NHL? O tym przekonacie się w tym odcinku. No, w swoim młodym wieku Andrzej Cebula grał w juniorskich ligach w Kanadzie. Właśnie w tym odcinku będziemy grali w Kanada Hockey League przed naszym udziałem w Drawcie czy będziemy mieli kolejnego Polaka w NHL po Mariuszu Czerkawskim, Krzysztofie, Oliwie, którzy są najbardziej znani. Było kilku piłkarzy, za piłkarzy, hokejistów, którzy zostali wybrani w drafcie, ale oni w NHL nie zagrali. Gramy sobie w London Knights, drużyna z Kanady, Hockey League, drużyn takich młodzieżowych. To jest taka młodzieżowa liga przed NHL, gdzie grają prospekci, którzy w przyszłości są wybierani do draftu. Jest z tych, tych kilka, chyba trzy. nie są... Może są oni z Europy, brani do draftu i tym podobne, ale my wybraliśmy Kanada Hockey League. Miałem trochę inny plan, Wam powiem, na tą serię. Chciałem rozpocząć w polskiej drużynie, ale po raz pierwszy od kilku edycji nie ma polskiego zespołu, więc padło na Canadan Hockey League, na London Knights. W tym odcinku zobaczycie turniej taki, dzięki któremu możemy dostać się do NHL. W tym turnieju ja zagrałem, stwierdziłem, że zagrałem tylko dwa mecze. Mocniej było 4, ale ja zagram tylko 2 mecze. Żeby też jakoś nie za bardzo sobie podwijać, jak na przykład statystyk, choć ja w NHL jestem średni, gram na poziomie Pro. Jak kiedyś będzie łatwiej, to go zmienię. I powiem Wam, że zawsze chciałem nagrać serię NHL. Na tym roku nadprobowałem, 3 odcinki nagramy zrezygnowałem. Teraz trochę mam inne myśli ten temat i wiem, że. Dla mnie NHL, jak i Jakimaden to jest takie trochę poboczne serie. Ja je będę nagrywał, ale nie będę się tak skupiał na nich, jeśli chodzi o to, że wyjdzie nowy NHL i ja muszę jak najszybciej skończyć karierę w NHL 24, bo chciałbym grać w NHL 25. Nie. Tutaj na spokojnie chcę co najmniej jeden sezon rozegrać całej kariery w NHL 24. Nieważ, nieważne, ile mi to miesięcy zajmie, bo. Ta seria będzie nieregularna, to zależy od waszej aktywności. Większa aktywność, więcej łapek w górę, tym będę częściej nagrywał. Tak samo będzie z NFL. Ja tutaj nie mam zamiaru się tak napalać jak przy FIFA, że FIFA to jest moja główna seria. I jak wyjdzie nowa gra, to muszę mieć nową grę i tyle. Po prostu grać od nowa w nową edycję. Jak pomimo tego, że niewiele się zmienia, to tutaj na spokojnie chcę wam pokazać NHL, pograć w NHL. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Kiedyś miałem taki plan, żeby głównie nagrywać sp gry sportowe. A nawet zmienić trochę coś, że tylko kariery na przykład zawodników nagrywać, właśnie z NHL, z NBA, z NFL, z FIFA i nawet z LMB. Ale ja bardzo lubię grać w karierę klubem w FIFA i to chcę nagrywać tak samo jak zawodnika, ale czasami myślę, że fajnie jakąś poboczną grę sobie wprowadzić, taką właśnie będzie NHL, gdzie będę chciał cały sezon rozegrać na pewno. A czy będą kolejne sezony, zobaczymy wszystko od aktywności waszej. No bo w sezonie, jak się dostajemy, są 20, 82 spotkania. I ja mam pomysł, żeby zagrać 41, połowę symulować, połowę zagrać. E, więc taki jest plan. Zobaczymy, jak często będą pojawiać się odcinki. Raczej będę grał jeden mecz na odcinek z komentarzem na żywo. Mam nadzieję, że teraz nie słychać, jak pada deszcz na parapet. No bo przy oknie siedzę i nagrywam z tym odcinek, bo mam telewizor, jakby no, blisko okno, mam po prostu. I tyle w pierwszym naszym meczu tutaj, tutaj w tym pucharze zdobyliśmy dwie asysty, więc spoko. Mój zawodnik będzie takim playmakerem, centrem playmakerem, który będzie się skupiał bardziej na rozgrywaniu krążka niż na golach. No i jedną asystę zanotowaliśmy, myślałem, że było więcej, dobra. I tak wygląda pierwszy odcinek, pierwszy mecz. Będę chciał wam wszystko dookoła pokazywać. Tu jest bardzo dużo wywiadów, jakichś pomeczach, jakichś takich konwersacji e, i tyle. Czego Andrzej Cebula, rok temu nagra e, e, stworzyłem takie zanika, stwierdziłem, stwierdziłem, że zrobię to po raz kolejny Andrew Cebula. Wiadomo, jesteśmy w Stanach, w Kanadzie, będzie Andrew Cebula, a jego nickname będzie The Onion Man. Wiecie o co chodzi. E, no i będą wiady, wywiady, e, tutaj będę wam zostały te wywiady. No i co? I tak to będzie pewnie wyglądało. Jeden odcinek na ten e, tutaj zagramy. Ten cup, jeden, jeden mecz odcinek. Ja gram, e, sobie dałem, żeby połowa tak co najmniej ta tercja 10 minut trwała. A nie 20, bo te odcinki są dłuższe. Także żebym miał czas, żeby po prostu sobie nagrać taki odcinek w bo chciałbym nagrywać. E, e, no i tutaj oprócz jeszcze jednego spotkania. Potem będzie draft. Przed draftem będą wywiady. E, tutaj widzicie rozmowa z trenerem. Trochę mam tak w ogóle. Kariera Renagier się nie zmienia od lat. Jeśli myślicie, że w jej sporcie nic się zmienia, to tutaj się kompletnie nic nie zmienia. E, tak wam mogę powiedzieć. No i co, w drugim meczu wychodzimy na dowisko, już na początku, w pierwszej naszej akcji, notujemy asystę. To jest świetne podanie do Georgia. E, no i mamy pierwszą asystę w tym naszym e, w tym meczu. Izaja, George, zobaczcie to jeszcze raz tutaj. Bum, piękne podanie. E, no i notujemy asystę. E, no i ogólnie w tym meczu, to w tym meczu mieliśmy dwie asysty. Tutaj kolejna akcja Pyk Pyk, tutaj stracę krążek, ale krążek otrzymał kolega z zespołu, on uderzył i zanotowaliśmy asystę. Bardzo jest w tej karierze, tak, że ja jestem Rockim na przykład. Ja jestem młodym zawodnikiem, ode mnie się oczekuje wszystkiego. Energy będzie tak samo. Ode mnie się będzie decy... ode mnie się będzie. Ode mnie będzie się wymagało o wiele więcej niż od innych, nie rozumiem tego. I potem będzie, że trener ze mnie zadowolony. I w ogóle minusy, plusy. Daj ta spokój, nie rozumiem. Taka presja. I tu jest ostatnia akcja w meczu. No i Andrew Cebula, Andrzej Cebula strzela swoją pierwszą bramkę w tym odcinku. Mamy gola w tej serii. Pierwsza bramka. No celebrację Dan sobie dawa. Tak, Dan sobie Daba. Pewnie to zmienię za długo, bo to trochę jednak crinchowe, Ale Dan sobie Daba. No i zobaczmy tutaj piękna, sam na sam akcja i bum, zmyliłem bramkarza. Pięknie do lewej strony. No i Andrzej Cebula ma swoją pierwszą bramkę w karierze. No ale zobaczymy ile jeszcze bramek w NHL. Tutaj bramka, dwie asysty, więc ogólnie ma trzy asysty i bramka, więc Andrew Cebula. nie ja Andrzej Cebula, ja będę mówił Andrew Cebula. Musi się tego przyzwyczaić. To będzie Andrew Cebula. No i ten mecz wygrywamy. I ja jeszcze były dwa mecze, ja ich nie grałem. To sobie przesymuluję. Nie pokażę wam tego. Dlaczego tak zrobiłem? Bo tak zrobiłem po prostu, żeby po prostu dwa mecze zagrać, dwa przesymulować, pół na pół, no i zaraz zaczną się wywiady, wywiady, wywiady z klubami, które będą mnie chciały wybrać w drafcie. Aktualnie po tym turnieju moja pozycja w drafcie była, że tak zostanę wybrany między 50-52 pikiem, zostałem też zawodnikiem meczu, gol i dwie asysty, więc... No to spoko, druga runda też spoko, też tak nie chciałbym wybrany być jak najlepiej, jak najwyżej, choć to może dziwne podejście, ale też bym chciał trafić do jakiegoś zespołu, który cóż coś ma, bo są drużyny w które, no tam by się ciężko grało i raczej bym nie walczył w tym pierwszym sezonie o nic, a chciałbym chociaż trafić do drużyny playoffowej, żeby tutaj wiecie, chociaż o playoffy, fajną drużynę, żeby naprawdę fajnie się tam grało. No i będę wam wszystko pokazywał, te postgame, progression, wszystko. Upgrade'uje się jak w FIFA zawodnika. Mamy takie drzewko, ale to już w następnym odcinku zrobimy. Tutaj mamy rozmowę z naszym kolegą zespołu, zespołem Dickensonem na temat wyjścia po prostu zespołowego na miasto. Pójdziemy sobie na bowling. Spoko, trzeba się wieć. Integracja z ziomkami, z zespołu bardzo fajnie. Sam Dickenson do mnie przedzagadał. zagadał. Dawaj Andrzej, idziemy w kluby. Ale możemy mieć bowling 20 dolarów. Jestem w stanie 20 dolarów stracić na bowling, nie mamy pieniędzy zbyt dużo. Ale zaraz podpiszemy kontakt w NHL, trochę hajsów padnie, choć te umowy dla Roki nie są tak duże. Pierwszy nasz wywiad był z Calgary Flames, tak stwierdziłem. Calgary Flames spoko. Ja ogólnie w tych wywiadach byłem taki milutki, milutki, żeby wiecie, mieć szansę do, na wybór u tych zespołów, które mnie chcą. Calgary Flames, jeśli by mnie wybrali, no spoko. Nie jest to zła drużyna. Możemy grać w Kanadzie. Może byśmy zdobyli jakiś puchar, właśnie dla Kanady. No i tak to wyglądało. Pierwszy wywiad macie tutaj wszystko. Widzicie, ja wam nie będę tłumaczył. Możecie sobie czytać, możecie sobie nie czytać. Były ogólnie trzy wywiady. Ja to mam trzy opcje zawsze do wyboru. Ale ja naprawdę byłem taki milutki. z tej Calgary Flames. Wiedziałem: Dobra, zobaczmy, co będzie dalej. Zawsze jest już jakaś opcja rezerwowa, jeśli będą jakieś gorsze, na przykład, kluby, które do nie bardzo bym chciał iść. Bo wiecie, to nie, nie wszystkie kluby. Nie chciałbym na przykład do Buffalo Sabres, Sabres, bo tam nic nie ma. Phoenix Coyotes, Anaheim na przykład, czy do San Jose Sharks bym raczej nie chciał iść. Kolejna rozmowa z Nashville Predators, też spoko drużyna, ale trochę chyba gorsza niż kakary. Choć nie kojarzę, jak w tym sezonie szło, więc mogę się mylić. Ale tutaj też byłem taki, wiecie, fajny, milutki. No, ja chcę grać w hokeja. Chciałbym być super, super ziomkiem. Żeby mnie lubili wszyscy e, trenerze, ja jestem za. Możemy, mogę grać w Nashville, Tennessee, Nashville. Spoko, spoko tam może być. Tennessee to nie jest jakieś miasto, taka nie miasto, to są Stany: Tennessee, Memphis, Nashville, takie country, takie wiecie, stolica country w Stanach Zjednoczonych w tym stylu, co mi się takiego wydaje, chyba Tennessee bardziej niż Nashville, ale to chyba ten sam sam stan, ale mogę się mylić no i ostatni wywiad i tu mi zależało najbardziej chciałbym trafić do Tampa Bay Tampa Bay z tych wszystkich drużyn jest najsilniejszą byli mistrzowie dwukrotnie z rzędu to ja myślę, że tutaj fajnie było trafić do takiego zespołu jak Tampa Bay no ale czy Tampa Bay będzie mnie chciała wybrać no ogólnie tu też byłem milutki w naszym trochę byłem mniej milutki no ale tutaj chciałem być taki wiecie wybierzcie mnie Tampa ja chcę do was iść, no taki sam draft interview score jak w Calgary Flames no i tutaj zależy, chyba Kalgary pewnie ma szybciej ten pik. Ale chciałbym iść do tampy. No mogłem trochę zepsuć to Kalgary Nashville, ale nie wiedziałam, że idzie tampa oczywiście i trzeba przejść do draftu. Jeszcze konwersacja z moim agentem. Ten mi powie Siemano, Andrzej, Kopela. ten wystrojony ja w dresie chodzę. Jestem przewidywany na 52 pik. No dobra, no spoko. I tam tam lotto. Ważne, żeby mnie wybrali. No, i zaraz się dowiemy, do jakiego zespołu trafi polski hokeista. 69 overalla mamy. No, i przechodzimy do draftu. No, i tutaj czekanie, oczekiwanie. Lecimy, lecimy w dół i koniec pierwszy rund. Jak druga runda? Druga runda, i zatrzymujemy się na Calgary Flames. Andrew Cebula zagra w Calgary Flames z 48 pikiem. Polak wybrany do NHL. I czy to on zostanie? Najlepszym polskim hokejistą w historii no Dowiecie się, jeśli będziecie chcieli oglądać tą serię na moim kanale Kargary Flames, no spoko Drugi wybór po tampie dla mnie te jeszcze foty Fot z właścicielami Siema Andrzej, chodź tu do nas Z trenerem po prawej stronie Po lewej mojej stronie, wtedy po prawej to jakiś pewnie GM No i witamy w Calgary Flames No i co wam powiem Pierwsze nasze wejście do szatni robi wrażenie. Fajna, ładna szatnia. Będziemy mieli swoje miejsce. A I oby wiele, e, oby ta szatnia cieszyła się po wielu naszych zwycięstwach, naszych golach, asystach. Miejmy nadzieję, że ta kariera naprawdę będzie wyglądała niesamowicie. Ale jak będzie, dowiemy się w następnych materiałach. Bardzo Wam pomału dziękuję. Jeśli ktoś obejrzał ten materiał, skomentuj zostawił łapkę w górę. 10 łapy w górę to tak sprawi, że szybciej będzie mi się chciał nagrać kolejny odcinek, więc liczę na Was. No i co? To tyle. Andrzej Cebula usiadł w szatni, a ja się z wami żegnam. Na razie piąteczka.